mówi Tadeusz Pruszyński, redaktor Gazety Wolny Czyn. Rozmawiam z panem Adamem Smonku, przewodniczącym Komitetu Wyborczego Wyborców Godność i Praworządność. Słyszałem, że w zeszłym tygodniu, w piątek, były kłopoty z wymiarem sprawiedliwości. Czy można prosić o skomentowanie? W ubiegłym tygodniu policja w Zabrzu przesłuchiwała naszych działaczy, sympatyków, kandydatów, pytając ich o wydarzenia sprzed wielu miesięcy z naszego protestu, który odbywał się w związku z rozprawą Mariusza Cesewskiego w Piekarach Śląskich. Ten sąd tam jest znany z działań zmierzających do pozbawienia wolności Mariusza, naszego działacza, jeszcze z okresu stanu wojennego, który był represjonowany i przez władze komunistyczne PRL, i przez KGB Związku Radzieckiego. I teraz ta sama szajka nierozliczona robi mu różne kłopoty i za nasze akcje protestacyjne teraz się nęka działaczy właśnie w Zabrzu. Mamy informację, że wysyła się ich na badania psychiatryczne, że nęka się ich, namawia się ich do przyznania się do jakichś wyimaginowanych przestępstw polegających na utrudnianiu pracy sądu. Przedstawia im się zarzuty, nie wręczając ich na piśmie. Będziemy tą sprawę monitorować i zamierzamy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy państwowych w czasie kampanii wyborczej przeciwko naszym działaczom. Dziękuję. Tadeusz Pruszyński, 12 września 2011 roku.